dziwna cisza. Rzeczywiście jest cisza, jakby to każde drzewo pamięta o tych zdarzeniach, o tych łzach, o tym płaczu rodziny, po tych zamordowanych, zabitych ludzi, którzy nic nie byli winni, chyba tylko, że byli inteligencją i byli Polakami. Według różnych źródeł w 1941 roku w ówczesnym Stanisławowie hitlerowcy zamordowali około 700 przedstawicieli inteligencji polskiej i członków ich rodzin. Ich ciała wywozili do Czarnego Lasu i wrzucali do wykopanych wcześniej dołów. Po wojnie informacja o mordzie była utajniona. Dopiero po rozpadzie Związku Sowieckiego polska społeczność stanisławowa zainicjowała badanie pochówków w Czarnym Lesie. Z wiadrami wynosiło się wodę, żwir, ten wszystko. No i najstraszniejsze to było, kiedy te szczątki zaczęły już wychodzić i widać ich było. To było straszne. Także ja w ogóle nie mogę sobie przedstawić, żeby człowiek wymyślił coś takiego dla człowieka. To nie jest ludzkie po prostu. No i dlatego my musimy to pamiętać i przekazywać następnym pokoleniom. Od kilkudziesięciu lat tym miejscem opiekują się członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej Przyjaźń. W ostatnim roku ponownie odnowili tablicę i dopisali kolejne odkryte nazwiska zamordowanych. Udało nam się wymienić całe ogrodzenie, a również właśnie przeprowadzić rewitalizację i odnowić doły śmierci. Przy pomniku upamiętniającym pomordowanych Polaków, delegacje polskich towarzystw, przedstawiciele polskiego konsulatu, miejscowych władz i gości z Polski złożyli wieńce i zapalili znicze. Mord na polskiej inteligencji rozpoczął się we wrześniu 1939 roku, a w 1941 po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej był kontynuowany na ówczesnych ziemiach II Rzeczypospolitej. Ofiarą padli rzeczywiście przedstawiciele polskiej inteligencji, którzy również zostali wymordowani właśnie dlatego, że byli przedstawicielami tej warstwy kierowniczej. Nabożeństwo żałobne w intencji zamordowanej inteligencji stanisławowskiej odprawił ksiądz Władysław Iwaszczak, proboszcz parafii Chrystusa Króla. Uczestnicy obchodów mogli również obejrzeć wystawę fotograficzną przedstawiającą zdjęcia prac wykonywanych przez Towarzystwo Kultury Polskiej Przyjaźń w Czarnym Lesie od 1993 roku do dziś.